Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym felietonie. Dzisiaj muszę powiedzieć, że generalnie będziemy się zajmować Polską, aczkolwiek nie tylko. Na początek powiem tak. Moi drodzy, byłem wczoraj w ZUS-ie. Moje drogie panie rozmówczynie, z którymi rozmawiałem, były bardzo merytoryczne. No i rzeczywiście potwierdziło się to, co ja mówiłem już wcześniej, że ja jako obywatel, mimo że wpłacę swoje własne ciężko zarobione pieniądze, nie mogę tych pieniędzy wyciągnąć później, ponieważ ZUS ma ustawę i konstytucja się dla nich totalnie nie liczy, ale panie obiecały mi, że sprawdzą pewne rzeczy, że zobaczą, co da się zrobić, więc jest nadzieja, aczkolwiek nie wszyscy są takimi optymistami jak ja. No zobaczymy, poczekamy na efekty, nie będziemy oceniać, zanim nie pojawią się efekty, chyba że znowu pojawi się odpowiedź w stylu, no nic nie możemy, nic się nie da zrobić, no to wtedy już ja wkroczę na ścieżkę taką, która da się zrobić, a mianowicie na ścieżkę prokuratorską, bo nie może być tak, że składki po prostu giną i cudownie po prostu ich nie ma. Były, nie ma, należą się, ale ich nie ma, prawda? Więc dlatego tutaj zobaczymy, damy panią szansę. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. A teraz wracamy na nasze podwóreczko polityczne. Otóż, jak wszyscy bardzo dobrze Państwo wiecie, pani sędzia Sądu Najwyższego, najwyższej kasty, jejmościna Gersdorf stwierdziła, że ma w nosie Trybunał Konstytucyjny, w nosie tam wszystkich innych, ona sobie orzeknie w sprawie, czy sędziowie wybrani przez KRS są ważnie wybrani, czy nie są ważnie wybrani, no bo ona jest pani Gersdorf i ona może sobie orzekać. Ja wam powiem tak, no to już troszeczkę jest takie, bym powiedział, komiczne. Znaczy komiczne to już jest dawno, natomiast to już jest po prostu takie nawet niesmaczne, wiecie. Tak samo jak pan sędzia Juszczyszyn, który przyszedł kontrolować KRS. A kim że jest pan Juszczyszyn? Bo pani Gersdorf to jest prezes Sądu Najwyższego, no ma jakąś funkcję. A pan Juszczyszyn to jest taki sędziowina właściwie, taki nawet nie prezes jakiegoś sądu rejonowego czy okręgowego, tylko taki no sędziowina, taki, który po prostu sędziuje i już, bo go zatrudnili. I on przyszedł, prawda, kontrolować KRS. No, ośmiesza siebie, ośmiesza Polskę, prawda? I to samo pani Gersdorf. Jak tak, to krzyczeli, konstytucja, konstytucja, konstytucja. Teraz łamią konstytucję bez problemu. Nie ma żadnego problemu, prawda? Nic się nie dzieje złego, tak? Dlaczego? No bo według konstytucji to prezydent wyznacza sędziów na wniosek KRS-u, prawda? No i zaszedł spór kompetencyjny, tak? Między Sądem Najwyższym a prezydentem i Sejmem. No i marszałek Sejmu, jak wiecie, skierowała wniosek do jedynego organu, który może taki spór rozsądzić, czyli do Trybunału Konstytucyjnego. Nikt inny więcej nie ma prawa tego rozsądzać, ale nie. Pani Gersdorf jest iber ales, prawda? No właśnie. Bo słuchajcie, może to, co powiem teraz, będzie mocne, ale ja uważam, że pani Gersdorf i tych 60 patafianów, którzy tam się zgromadzili i podnieśli rączkę, jak ona chce, chodzi na pasku moim zdaniem niemieckim, ewentualnie francuskim, bo Rosjan to bym taką głupotę nie podejrzewał. Naprawdę. Naprawdę. Dla mnie to jest po prostu chęć rozwalenia państwa. I ja uważam, że polskie państwo, polski rząd powinien zareagować ostrzej tym razem. Czyli krótko mówiąc, zrobić pani Gersdorf tym 60 bałwanom wjazd o 4 nad ranem na chatę i wyprowadzić w łańcuszkach. I pokazać, że w Polsce konstytucji się nie łamie. Że sędzia jest od sędziowania, a nie od politykowania.
Ale jakby rząd to zrobił, no to słuchajcie, od razu by było. Nie ma demokracji, nie ma niczego. Po prostu no szok. Naprawdę. Ja uważam, że tak by się należało zrobić. W łapy, skuć i do pierdla, mówiąc brzydko. Bo to już jest po prostu za dużo. To już jest za dużo. Prawda? Ja rozumiem, że oni są rytu francuskiego i że oni uważają, że powinna być wspólna Europa jako państwo i polskie państwo trzeba rozbroić, rozwalić na cegiełki. Tylko, że nie zwracają jakoś uwagi, że ci z Francji i z Niemiec, którzy im takie głupoty implementują, a razem z tymi głupotami jeszcze tam wjeżdża euro, parę milionów albo i więcej, to oni o swoje państwa dbają, prawda? Zobaczcie, we Francji 400 ofiar, ileś tam jeszcze tych protestów, makaron Żydów tam równo po prostu rozstawia po kątach i nikt po prostu słowa złego nie powie. Niemcy dokładnie to samo, prawda? Tu wszystko tam robią, co im się podoba. Powiedzieli wprost, że TSUE to się może iść pocałować w to i w tamto miejsce, bo oni mają swój własny trybunał. I prawo jest niemieckie ponad prawem europejskim, tak samo jak zresztą polskie jest. Tylko nasi gamonie, opozycjoniści, wcale tego nie uwzględniają. Oni właśnie chcą odwrotnie. W imię tego, żeby odzyskać władzę, czyli odzyskać koryto, oni chcą sprzedać Polskę. Tak jak targowiczanie. Targowiczanie właśnie, prawda, stwierdzili, że Konstytucja 3 maja jest niepraworządna. I zgłosili się do obrończyni praworządności, carycy, żeby załatwiła tych, co tamtą konstytucję sporządzili. Tak? No i co? To są wielcy opozycjoniści. Wielcy. Ja co nie wielcy? Łapówkarz. Jakaś kretynka, która się rubasznie śmieje i poza tym, że po prostu coś głupiego chlapnie w mediach, to nic więcej nie ma, prawda? Mam tu na myśli oczywiście pewną kandydatę na prezydentę, prawda? Drugi, prawda, intelektualista, kolejny kandydat, gdzie tam jak on zostanie, to trzeba będzie do Polski wjeżdżać od tyłu. Też mamy takiego jednego. Trzeci debil, którego będą lisy sądzić. Tak, tak powiedział. No i nie wiem, czy on miał na myśli redaktorstwo lisów, czy miał na myśli jakieś inne lisy, tego nie wiem. No i mamy Bosaka, prawda, który właściwie pokazałem wam w materiale z debaty w TVN-ie, jak ten pan, który podobno jest obrońcą katolicyzmu, wiary i w ogóle tam wszystkiego, no jak ten pan po prostu to broni, że kiedy lewaczka atakowała jego własny kościół za obronę życia, to pan właśnie milczał bohatersko, nic się nie odzywał, uśmiechał się i koniec. Tak? I takich mamy polityków i to wszystko najeżdża na prezydenta Dudę teraz. No, prezydent też nie jest ideałem, nie oszukujmy się, ma swoje wady. Jak wiecie, mu doskonale wypowiadałem te jego wady i wypominam nagle, że właśnie ten problem między innymi teraz z sądami to jest dzięki niemu też, bo on przyblokował reformę. Gdyby nie przyblokował tej reformy, dzisiaj takie Gersdorfy, tam jeszcze inne pajace, po prostu nie miałyby racji bytu, bo oni by albo już dawno byli w więzieniach, albo na emeryturach i byłby problem z głowy. A tak, no, bawimy się i koniec. Tak? Rozumiecie? Dlatego ja uważam, że polskie państwo dobrze i chwała właśnie prezydentowi za to, tu plus, że właśnie kiedy go zaproszono do Izraela, ale zabronione wypowiedzi, właśnie, że on nie pojechał, pokazał godność. To jest właśnie to. Tak? Że on pokazał godność, że my się nie godzimy na to, żeby na nas, po nas jechać jak po łysej kobyle. Uruchomiliśmy wreszcie nasze kontakty na świecie. Zaczynamy pokazywać, że Polacy to nie był naród zabójców, to był naród ratujących raczej Żydów, tak? Zaczynamy mówić o OD, czyli żydowskiej policji. Zaczynamy mówić o tym wreszcie, że kiedy Francuzi poddali się Niemcom, mimo że byli potęgą, kiedy się poddali Niemcom w 40 roku, prawda? To razem z Niemcami i z Gieru pomagali łapać Żydów i wywozić najpierw do Niemiec, a potem jak powstał obóz w Oświęcimiu, to
dał do Oświęcimia, tak? O tym do tej pory milczano. Wreszcie Polska zaczyna mówić. Co nasza opozycja? Nie, dlaczego prezydent nie pojechał? Powinien pojechać na obchody. Nie powinien. Bardzo dobrze, że nie pojechał. Mało tego, słuchajcie. Jest taka organizacja, chyba Forum Żydów Polskich, tak się nazywa, w Izraelu, która nas w tym poparła. Która powiedziała wyraźnie. Polacy nie byli mordercami. A więc już sami Żydzi, ci uczciwi ludzie, zobaczyli, że już, jest lekka przeginka, prawda? Można sobie gadać, można sobie tutaj coś, ale już za dużo, prawda? Zwłaszcza, że tak, jego czy jej tatę, babcię, czy kogoś uratowali Polacy. Większość tych drzewek Jadwaszem jest polskich, polski las nawet się na to mówi, prawda? Tak? A tu nagle wyjeżdża taki Putin, wyjeżdża tam jakiś inny, prawda? I mówi, że Polacy byli mordercami. I właśnie my teraz odzyskujemy godność. Jestem przekonany, choć mogę się mylić, że gdyby dzisiaj rządziło PoKo, to my byśmy całowali buta europejskiego, a zwłaszcza niemieckiego, i byśmy po prostu dzisiaj tak, byliśmy mordercami, przepraszamy, tak jak przepraszał Kwaśniewski. Na każdym kroku, że Polacy byli mordercami. Tak? Tak byśmy dzisiaj robili. Oczywiście, mówię, nasz prezydent, nasz rząd oczywiście mają wady. I całe mnóstwo chociażby o tym, co się wam ciągle opowiadam. Ale właśnie to jest to. I ja nie rozumiem teraz właśnie tych opozycjonistów, całych tych wszystkich sędziów. Znaczy ja wiem, o co im chodzi, ale ja ich nie rozumiem. Nie rozumiem ich, dlaczego w tak bardzo trudnym momencie dla Polski, na takim zakręcie historycznym, jakim teraz jesteśmy, oni naszemu krajowi jeszcze podkładają nogę. A to donoszą do jakiegoś TSUE, a to gdzieś tam, a to jakieś artykuły 7, a to 15, a to 40 i tak dalej. Dlaczego nie robili tego, jak był Tusk? Przecież też protestowali, grozili protestem, bo też ich chciał tam w pewnym momencie pan Kwiatkowski, były minister z Platformy Obywatelskiej, chciał ich tam uporządkować. Będą protestować. Trzeba było Grześko parę tam do tego TSUE i już tam do Brukseli donosić uprzejmie na Tuska. Nie? No to swój chłopak, tak? No właśnie. Jak to się mówi, krukowi oka nie wykole. Ale to, co kiedyś napisałem do jednego z europosłów Platformy, do pana Frankowskiego, że można sobie naprawdę na rząd gadać ile się chce. Do oporu, naprawdę. Można go krytykować. Rząd nie jest święty. Ale trzeba to robić w kraju, tutaj. A na zewnątrz to my mamy stanowić jedną linię. Tak jak Węgrzy na przykład, prawda? Oni się tam kłócą dromkoty między sobą, ale w środku. A na zewnątrz, jak była debata o Polsce i o Węgrzech, to wszyscy węgierscy eurodeputowani jak jeden mąż stanęli po jednej stronie i bronili swojej ojczyzny. Co zrobili nasi zdrajcy? Myślicie, że co? Stanęli? A skąd? Mówię zdrajcy oczywiście o tych opozycjonistach, którzy specjalnie głosowali przeciwko Polsce. I znowu, eurodeputowani polscy z PiS-u, czy tam powiedzmy ogólnie z prawicy, oni mówili, że to w Polsce nie ma łamania, bo to prawda, że w Polsce nie ma łamania konstytucji, a ci wciskali kit na siłę, prawda, że jest, bo utracili koryto, bo utracili wpływy, tak? No to bądźcie merytoryczni, pokażcie swój program i odzyskajcie wpływy, wygrajcie wybory. A nie chcecie na lewo jakoś tam odzyskać koryto. No i ktoś boską. No tak. Jak tu można w ogóle po prostu coś takiego robić? No i teraz pani Spurek błysnęła znowu. Pierwsza lewaczka, która została nazwana antysemitką. Bo nie wiem, czy widzieliście ten jej obrazek, prawda, jak krowy, prawda, odziała w pasiaki obozowe, ale nie z napisem P w trójkącie, tylko ta krowa miała na boku gwiazdę Dawida. I gmina żydowska słusznie, jak najbardziej słusznie się na tą panią obraziła. No i co?
I teraz ona za krytykę podaje każdego do sądu, albo pisze do pracodawców. No to niech pani napisze do mnie, pani Spurek. To ja pani odpiszę, co trzeba. Prawda? Czyli znowu, faszystka lewicowa, bo tak to należy nazwać, czy nazistka nawet, prawda? Sprowadziła konkretny jeden naród, w tym przypadku żydowski, do roli zwierząt. Tak, pani Spurek można spokojnie ją teraz nazwać nazistką. Dlaczego? Dlatego, że pani Spurek tym swoim wpisem, tym swoim obrazkiem sprowadziła jeden konkretny naród do roli zwierząt. Oczywiście ona się później tłumaczyła, że no nie, nie o to jej chodziło, że ona chciała pokazać męczarnie zwierząt, krów konkretnie, które są mordowane na kiełbasę. No cóż, może zasłona milczenia niech spadnie już na tą panią. I powiem wam szczerze tak, kochani izraelscy dziennikarze, którzy ujawniliście tą sprawę, bardzo wam dziękuję na początek. Po drugie, moi drodzy, musicie wiedzieć, że ta pani wprawdzie uzyskała mandat w Polsce, ale ona nie reprezentuje w żadnym razie interesów polskich. Ona całuje niemieckiego buta i francuskiego, bo jest rytu francuskiego, jeśli wiecie, co mam na myśli. Więc wszelkie problemy z tym związane proszę słać nie do Polski, moi drodzy, która z tą panią naprawdę nie ma nic wspólnego poza tym, że uzyskała mandat, a właśnie do Niemiec i do Europarlamentu na nią właśnie donoście. Piszcie na nią skargi. Wtedy może tej babie coś tam zaświta, chociaż osobiście wątpię. No ale może jak będziecie pisać tych skarg 1000, 2 czy 5 czy 10 tysięcy, no to po prostu może ona wreszcie się otknie i przestanie być faszystką i przestanie być po prostu antysemitką, bo ona jest antysemitką. To jest rzeczywiście prawdziwy antysemityzm. Ale proszę nas, Polaków, z tą panią w ogóle nie łączyć. To jest tylko osoba, która dostała mandat na terenie Polski. Ale tak naprawdę całuje niemieckiego i francuskiego buta. Dlatego, kochani dziennikarze izraelscy, proszę was, żebyście nie łączyli nas, Polaków, z tą panią. To jest po prostu ona nazywa się nawet przez przypadek po polsku, ale nie, ona w żadnym wypadku nie reprezentuje interesów ani tym bardziej naszego kraju. To jest po prostu reprezentantka Niemiec i Francji albo tam kogoś, a na pewno nie nasza. Bo nawet nasi postkomuniści nie wpadliby na taki pomysł, żeby tak przyrównać inny naród. Już nie mówię o narodzie żydowskim, ale w ogóle inny jakikolwiek naród. Oni na to by nie wpadli. A ona wpadła. Ciekawe, kto jej kazał. Rozumiecie? I tak samo tutaj, w Polsce. To samo się dzieje. Dokładnie to samo się dzieje. Wszyscy, prawda, walczą przeciwko temu rządowi i tak dalej. Źli, zły, niedobry. Pokażcie program. Naprawdę, słuchajcie, będą niedługo wybory prezydenckie. Będą. Czy ktoś z was uświadczył jakiś program od kandydatów na kandydatów? Jakikolwiek. Wyszedł jakiś kandydat i powiedział, słuchajcie, no ja bym chciał na przykład zrobić to od strony gospodarczej, to mam takie pomysły. Od strony kulturowej takie, z tym bym chciał współpracować, z tym raczej nie bardzo i tak dalej. Widzieliście jakiegoś kandydata, który tak by powiedział? Wyjdzie pani Kidawa i jeszcze w formie to jest najciekawsze, że ona powiedziała pewne rzeczy w formie takiej, że chciała dowalić Kaczyńskiemu, a pochwaliła go, wiecie, to już mistrzostwo świata. Bo ona mówi tak, no prezesowi Kaczyńskiemu nie zależy absolutnie na Europie, nie zależy mu na świecie, a zależy mu tylko na Polsce. No to na czym, przepraszam bardzo, ma mu zależeć? Jemu, jako posłowi, tak? Ale już niektórzy mówią złośliwie naczelnikowi państwa. Dobra, na czym ma zależeć posłowi patriocie, czy nazwijmy to już naczelnikowi państwa, jak nie na Polsce, tylko i wyłącznie? Co on ma dbać o interesy niemieckie? A może francuskie? Może belgijskie jakieś? Nie, właśnie o to chodzi, że każdy z tych posłów wybranych przez nas ma obowiązek dbania wyłącznie o państwo polskie, a o inne państwa na mocy jakichś traktatów. Tak, ale pod warunkiem, że najpierw korzysta polskie państwo, potem reszta.
Tymczasem chyba pani Kidawa, jeśli zostanie prezydentą, to będzie dbała o interesy niemieckie, bo ta wypowiedź raczej sugerowałaby, że nie będą interesy polskie na przodzie jej działań. Także w ten sposób pan Hołownia, prawda, będą go lisy sądzić, prawda. Pan Bosak to w ogóle nawet nie wie jeszcze, co chce powiedzieć. Cieszy się, że wygrał z panem Braunem i tam z innymi. No, przeżył straszliwą euforię. Ja mam pytanie, no, co on sobą reprezentuje? Bo ja na razie nic nie widzę. Chyba, że może błyśnie programem za chwilę. Może przyjedzie do Radomia i powie: słuchajcie, taki mam program i tu super, taki gospodarczo wyjdzie i coś powie, prawda? Mądrzala Gwiazdowski na przykład, czy coś innego, prawda? A nie tylko, że jest źle, że jest źle, że jest źle. Jest informacja dla was, proszę państwa. Wiecie, co to są obligacje ujemne? Znaczy obligacje z ujemnym oprocentowaniem, może tak? To są obligacje państwowe albo bankowe, ale państwowe najczęściej, które wykupujący te obligacje dopłaca do nich. Czyli na przykład, jeżeli ja pożyczam od was 100 tysięcy, załóżmy, tak? No i obligacje są warte, powiedzmy, 10, minus 10%, no to oddajecie mi to ja oddaję wam zamiast 100 tysięcy, oddaję wam 90. Rozumiecie? Dlaczego? Dlatego, że te obligacje są tak wiarygodne, że te pieniądze są absolutnie pewne. I wy po prostu nawet to po prostu natychmiast na pewno odzyskacie. Nie? Jako pożyczający. Tak? Więc ja wam powiem tak. Powiem wam jedną rzecz. Więc nie może być tak bardzo źle, jak mówi opozycja, czy powiedzmy, jak mówią niektórzy kandydaci na prezydenta. No skoro jest właśnie tego typu sytuacja. Dlatego ja twierdzę zawsze i wciąż, że właśnie to jest najlepszy moment na reformę ZUS-u i najlepszy moment na reformę NFZ-u, bo mamy największą poduszkę finansową i ludzie wtedy nie ucierpią na tej reformie. Teraz jest najlepszy moment. Właśnie dlatego, kiedy te obligacje są na minusie, że właśnie nam jeszcze dopłacają za to, to przecież oficjalny raport z Davos jest, za to, że nam pożyczą. Rozumiecie? To jest idealny moment na reformę ZUS-u. Mam nadzieję, że rząd tego nie prześpi. I NFZ to oczywiście też, prawda? Łapówkarstwo i tak dalej, no to mógłbym tu jeszcze wam wiele rzeczy opowiadać i wiele rzeczy mówić. W każdym razie, tak czy siak, słuchajcie. Myślę, że będzie nadal ciekawie w naszym kochanym kraju. Bałaganik dzięki naszym, prawda, przestępcom w togach. Nie wszystkim oczywiście, bo to wiadomo, tym 60 bałwanów tylko tam siedzi w tym Sądzie Najwyższym. Reszta tych sędziów z tego Sądu Najwyższego, te dwie pozostałe części, no, są normalni, bo nie wzięli udziału w tym całym spędzie. W związku z czym ja uważam, że pani Gersdorf powinna być aresztowana. Jeśli się ze mną nie zgadzacie, piszcie, albo zgadzacie, piszcie w komentarzach, a póki co do zobaczenia w następnym felietonie.